Polskie Radio PIK. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk, jak zawsze w poniedziałek. Spotykamy się z politykami z naszego regionu. Audycji można posłuchać, audycję można również obejrzeć przy okazji wideo na stronach internetowych Polskiego Radia Pomorza i Kujaw. Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej w naszym studio. Jarosław Katulski, Platforma Obywatelska. Za chwilę dojdzie do nas także poseł Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Latos. Dajmy mu szansę na przebicie się przez korki. A tymczasem wspominki jeszcze, pani poseł. W zeszłym tygodniu kolejne wspomnieniowe spotkanie związane z 25-leciem parlamentaryzmu i wolnej Polski. No tak. Obiecywała pani poseł krótką refleksję. Tak, po pierwsze to Sejm uczestniczył w całkowicie wolnych wyborach 25 lat temu, a ja byłam członkiem Sejmu kontraktowego. I powiem szczerze, że jestem wdzięczna pani wojewodzie, że trochę posłuchała moich rad i odbyło się spotkanie posłów parlamentarzystów 10 kadencji trzeciego w Urzędzie Wojewódzkim. Bardzo sympatyczna uroczystość. Natomiast 4, czyli w dniu zaprzysiężenia Sejmu Kontraktowego, było spotkanie byłych posłów i posłów tamtego Sejmu. Nie szacuję, bo to było w sali plenarnej, że było gdzieś no, około 300 osób, no może między 250 a 300. Bardzo wzruszająca uroczystość. Reprezentanci wszystkich opcji politycznych, które wtedy były, a przypomnę, że wtedy ja należałam do klubu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a potem po rozwiązaniu partii utworzyliśmy klub, który składał się z części posłów, którzy weszli do nowej partii, czyli Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, część, którzy w tym czasie w partii nie byli. Ja do takich należałam. Tworzyliśmy klub parlamentarny Lewicy Demokratycznej, której szefem był Włodzimierz Cimoszewicz. Bardzo prosiłam panią marszałek Sejmu o to, żeby zdecydowała się na zorganizowanie tego spotkania, bo powiem tak, mało już kto dzisiaj pamięta z młodych ludzi, czym był ten Sejm kontraktowy, jaka była jego misja. Otóż chcę powiedzieć, że to był Sejm przełomu, który podłożył podwaliny pod nowy ustrój w Polsce. Ten nowy ustrój to wprowadzony został za Sejmu Kontraktowego, ale utorował drogę do Unii Europejskiej, do NATO. Byliśmy wtedy, chcę tu powiedzieć, głównie o obywatelskim klubie parlamentarnym, czyli posłach, którzy mieli zdjęcie z Lechem Wałęsą i wygrywali wybory, i o moim klubie, który liczył 170 paru posłów, no byliśmy dwie siły polityczne. Potem do OKAP-u dołączył ZSL i SD i siłą rzeczy mój klub stał się mniejszością. Natomiast jedno, co powiedziałam tego 4 lipca, między innymi, że nigdy jestem już posłem 7 kadencję, nigdy tak dumna nie byłam z faktu, że składałam ślubowanie do Sejmu. Z kilku powodów. Po pierwsze, jako działacz gospodarczy byłam w tym czasie dyrektorem ekonomicznym dużego w Inowrocławiu, bo Inofamy przedsiębiorstwa. Mieliśmy wtedy bardzo duże zatrudnienie, bo raz z Mogilnem ponad 2,5 tysiąca pracowników. Szłam po nowe. Na stronie lewej, czyli naszej, też następowało nowe. Czyli my, dyrektorzy ekonomiczni, naczelni przede wszystkim wielkich przedsiębiorstw, bo to byli moi koledzy szefami kluczowych przedsiębiorstw, szliśmy po to, żeby zmieniać tę rzeczywistość, bo trudno nam było w tym gorsecie rozwiązań takich gospodarki sterowanej centralnie dobrze funkcjonować. Natomiast terapię szokową myślę, że przeżyli wszyscy wtedy, kiedy podniosły się ręce trzech ważnych osób, czyli Wałęsa podniósł ręce szefa ZSL-u Malinowskiego i szefa SD Jóźwiaka. I wtedy to już wiedzieliśmy, że to hasło solidarności, socjalizm, tak, wybaczenia nie, idzie do lamusa historii. Poszliśmy z różnych opcji politycznych. Oczywiście, że posłowie OKP, ci tacy nieprzebierający w słowach, rzucali w naszym kierunku epitety, a komuchy, a komuna, a tam jeszcze coś i jeszcze beton. No ja muszę powiedzieć, że byłam w szoku, co ze mnie był za beton, no ale jeśli gra się ze wszystkimi, trzeba się z tym godzić. Natomiast tamten Sejm, jak żaden inny, siebie słuchał wzajemnie. Ja powiedziałam, niekoniecznie wysłuchiwał, bo Balcerowicz robił swoje,
ale my mieliśmy czyste sumienie, że słuchano naszych wątpliwości, że nie wolno tak radykalnej terapii robić, że żłobki i przedszkola nie powinny być likwidowane, PGR-y i tak dalej. Mimo to, mimo że nas nie słuchano, nie wysłuchiwano, wszyscy poparliśmy z grupką niewielką plan Balcerowicza, ponieważ szło nowe, no nowy ustrój trzeba było. Na zakończenie chcę powiedzieć, że na pewno był Sejm Kontraktowy najlepszym merytorycznie Sejmem. Było mniej nienawiści, ona mogła wtedy być, niż teraz. Nigdy nie nazywaliśmy siebie wrogami, jak teraz się tak dzieje, tylko przeciwnikami politycznymi i tak dalej. Może po 25 latach tego złego już się nie pamięta, ale generalnie trzeba pamiętać, że ten Sejm Kontraktowy przyczynił się do rozwoju Polski. I na zakończenie jedna sprawa. Otóż taki był pewien zgrzyt. Ja jestem wdzięczna pani marszałek, że przyszła. Szkoda, że mogła być z nami tylko, nie wiem, z 5 czy 10 minut. W międzyczasie odbywały się z wielką fetą obrady Senatu, z wielką fetą, więc trochę serce bolało, ale przez to byliśmy, że tak powiem, sami swoi, bo nie było ani prezydenta, ani nie widziałam dziennikarzy, ani fotografów, ani nic takiego. Natomiast były to bardzo merytoryczne wspominki z prawej, z lewej i ze środka. Bardzo świadczące o tym, że jesteśmy ludźmi darzącymi się wzajemnie z sympatią i szacunkiem. Może to nadzieja dla przyszłych pokoleń. Nie zaprosił nas, mieliśmy taką obietnicę, podzielił trochę i nie zaprosił nas na dalsze uroczystości w swoim imieniu. Także dobrze, że to 25 było. Lat minęło. Jeszcze panie redaktorze, nie to, macie pojęcia, jacy szczęśliwi byli ludzie, bez względu na opcje, którzy przyjechali, którzy się po latach dopiero zobaczyli. Przecież część osób tylko na tej 10. kadencji skończyła swoją karierę. Część osób wylatywała moich kolegów ze stanowisk wtedy i tak dalej. Takie piętno Sejmu 10. kadencji było, jeśli te zakłady upadały. To nie ma czasu o tym mówić, ale jest to rzecz do pełnej historycznej oceny plusów i minusów. Natomiast szczęście w oczach tych ludzi, że się widzą wzajemnie, że siedzą w sali plenarnej, że im się to wszystko przypominało. Ta euforia bycia kimś ważnym. No teraz to wszystko, już nie chcę powiedzieć, marginalizuje się i to bardzo, nawet praca merytoryczna w komisjach. Sejmy powinny te kolejne uczyć się od 10. kadencji. Wspominała Anna Bańkowska, tych wspominek jeszcze trochę będzie tak tego było. 25-lecia, a dziś mamy to, co mamy, to pewnie też i efekty niektórych okrągłych stołów, jak tak mówią niektórzy, że ten mebelek nam się ładnie przysłużył do sytuacji obecnej również. Tak mówią niektórzy. Nowe wydanie Wprost. Roman Giertych, adwokat ludzi władzy, chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków. Kulczyka, Solorza, Czarneckiego, Sołowowa. W sierpniu 2011 były wicepremier z rządu PiS, dziś adwokat Roman Giertych i dwaj prawicowi dziennikarze Piotr Nisztor i Jan Piński rozmawiają o sprzedaży za 400 tysięcy złotych praw autorskich do książki, którą Nisztor wpisał w tym czasie o Janie Kulczyku. Chodziło o to, by książka się nie ukazała. Wedle Giertycha negocjacje się nie powiodły, ponieważ Nisztor chciał więcej pieniędzy, ale musiał je w końcu od kogoś dostać, bo ostatecznie książka się nie ukazała. Nisztor wszystko nagrał i właśnie przekazał do tygodnika Wprost, z którym obecnie współpracuje. Nisztor zaprzecza słowom Giertycha. Twierdzi, że nie sprzedał nikomu swojej książki. Jego zdaniem to Giertych próbował zrobić sobie źródło zarobku z tego, że będzie po kolei odwiedzał milionerów polskich i mówił im, że powstaje na ich temat książka. Ale on, Giertych, może druk takiej książki wstrzymać za jakieś pieniądze. Następnie mieli być Solosz, Czarnecki, Sołowow, czyli czołówka, proszę państwa, listy 100 najbogatszych Polaków. Na to z kolei odpowiada Giertych, że rozmawiał, tak jak rozmawia się z bandytą. Bo z bandytami należy właśnie tak prowadzić rozmowę, a bandyta to jest dziennikarz Nisztor, zdaniem Giertycha. Oczywiście jest już pozew. Chce, aby zapłacono 500 tysięcy kary, aby Nisztor odpracował pół roku społecznie za to, co wypisuje o Giertychu. No i mamy pasztet, proszę państwa. Bardzo ładny pasztet. Roman Giertych zapowiada, że nie wraca do polityki, ale w tej polityce jest. W okienku możemy go chyba widzieć codziennie. Telewizje informacyjne nieomal codziennie go pokazują. Kiedy grzmi, wskazuje palcem, grozi, a tu nam wychodzi taki... Taka ładna zabawa. No bo to bardzo wygodne, że Roman Giertych występuje jako
quasi niezależny ekspert, oczywiście nie jest żadnym niezależnym ekspertem. W tych taśmach wyszedł cały jego cynizm, z którego był znany zawsze w polityce, niezależnie czy był w opozycji, czy był w koalicji. Jedna rzecz to należałoby do informacji, którą pan redaktor przeczytał, cytując kogoś, sprecyzować, a właściwie poprawić. Roman Giertych był wicepremierem z ramienia partii, której kierował, czyli Polskich Rodzin. Liga Polskich Rodzin. Bo tak można powiedzieć, to tak jakby ktoś powiedział o Januszu Piechocińskim, że jest wicepremierem w rządzie PO. No nieprawda, jest wicepremierem w rządzie PO-PSL. Rozumiem. Z racji PSL. Prawda? Rozumiem, nikt się nie chce do Giertycha obecnie przyznawać. No, ale nie dziwię się panu, panie pośle. Niech się przyznaje do niego jego macierzysta partia, bo on, myśmy raczej mieli z nim ciągłe problemy. Była koalicja. Ciągłe przerwy. Była koalicja, ustalmy to. Ale nikt by nie powiedział, że Janusz Piechociński jest wicepremierem w rządzie PO. Jarosław Gowin, to bulwersująca, przygnębiająca rozmowa, tak o nowych stenogramach mówi Gowin, prezes Polski Razem. Polecam tę rozmowę uczciwym działaczom Platformy Obywatelskiej, powiedział Jarosław Gowin, przypominając polityczną ewolucję, jaką przeszedł Roman Giertych. W przeszłości był wicepremierem w koalicyjnym rządzie, tak? Razem z Prawem i Sprawiedliwością. Ale dziś jest jednym z bliskich doradców Donalda Tuska. Niedawno wymieniało się go nawet jako kandydata na szefa MSW, przypomina Jarosław Gowin. A co na to uczciwi politycy Platformy Obywatelskiej? Dziękuję bardzo, że to pod moim adresem te słowa. Ja nie chciałbym słuchać rad mojego do niedawna partyjnego kolegi, czyli Jarosława Gowina. Wydaje mi się, że on już komu innemu doradza i z kim innym układa swoje tam alianse polityczne i niech tak pozostanie. Natomiast muszę powiedzieć, że no, te taśmy są rzeczywiście bulwersujące, ale przede wszystkim są one wielkim kłopotem dla Romana Giertycha, dla jego osoby. I to on musi wyjaśnić sobie z redaktorami wprost, jak to faktycznie było. Złożył pozew w sądzie i niech sąd rozstrzyga. Niech dokładnie przeanalizują rozmowy, wszystkie nagrania, bo z tego, co my możemy zaobserwować, to mamy to, co mówił Roman Giertych i to, jak opowiadane jest, co mówił pan redaktor Nisztor. Czyli nie, jest pewna taka nierównowaga. Ja przeczytałem na ten temat artykuł też Dominiki Wielowiejskiej w Gazecie Wyborczej. Ona też zwróciła na to uwagę, bo to rzeczywiście tak jest. I proszę, ja tu nie jestem jakimś obrońcą Romana Giertycha, broń Boże. Uważam, że faktycznie cynicznie pewne sprawy rozgrywa, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no, sprawa jest na tyle poważna w stosunku do jego osoby, że pewnie sąd jednak będzie musiał zdecydować, jak naprawdę było. Sale sądowe zapełnią się politykami może wkrótce. Pani poseł, Giertych rzeczywiście był z tymi, z tamtymi i z tymi. Obecnie jest bardzo aktywny, choć mówi się, że nie jest w polityce. Ciągle go widzimy. Słuchamy. Tak, myślę, że tutaj trzy grupy osób mają kłopot w związku z tymi taśmami. No, po pierwsze to Giertych, bo wyrósł na takiego mentora medialnego. Pouczał wszystkich, krytykował to, co mu było wygodne i był dla wielu ludzi takim swoistym głosem sumienia. Mówili, no, adwokat, był neutralny, no, i tak dalej. Natomiast generalnie no, jest to człowiek chorągiewka, to trzeba by wprost powiedzieć, a jeśli rzeczywiście doszło do takich korupcyjnych propozycji, no to po prostu jest zdołowany, tak mówiąc po młodzieżowemu. Więc kłopot dla Giertycha. W ogóle rzadko używam takiego słowa, ale obrzydliwa sytuacja. Politycznie też. On nie jest żadną osobą prywatną, ponieważ jest wiecznie w mediach, więc nie wiem, czym to się różni. Czy ja, że siedzę i pracuję w Sejmie, to jestem publiczna, a on, który wiecznie siedzi w okienku telewizyjnym, to jest prywatny? Jako kto? Zapraszają go jako męża swojej żony, czy... Druga grupa osób, które mają kłopot, bardzo poważny, to są dziennikarze wprost. Ja myślę, że coś się stało bardzo niedobrego. No, ja zawsze, dawniej miałam więcej okazji, kiedy mówiono merytorycznie w rozmowach z dziennikarzami, a teraz to wiadomo, że żeby być popularnym, to wystarczy, nie wiem, sobie żółte włosy i zielony tam jeszcze makijaż zrobić, ten poliki zrobić na zielono na przykład. To wtedy by się było w mediach. Natomiast ja nigdy nie przypuszczałam, że ktoś mnie może tajnie nagrywać. A jeśli jeszcze szedł na prywatną rozmowę, bo rozumiem wywiad, no to
ale to też dziennikarz musi położyć to, co nagrywa, na stół, prawda, narzędzie do nagrywania. Natomiast to, że idzie na prywatne spotkanie i tajnie nagrywa swojego znajomego, jak mówią, to jest poniżej pasa. Dziennikarstwo zeszło w tym przypadku na przysłowiowe psy. I wprost myślę, że akurat na ujawnieniu tych taśm po 2 latach, ja wczoraj słuchałam wypowiedzi jednej dziennikarki wprost, mówiła, no tak, Giertych nas krytykował ustawicznie, więc w końcu ujawniamy taśmy, które będą świadczyć o rodzaj zemsty. To jest zemsta, to jest skandal. To jest coś, co musi nas niepokoić i tak jak jestem za tym, żeby do bólu wyjaśnić sprawy, rozmowy Belka, minister Sienkiewicz, minister Nowak z byłym wiceministrem finansów i tak dalej, do bólu, do oskarżeń wręcz, do wniosków. Tak w tym przypadku w części zgadzam się z wypowiedzią premiera Tuska, który oczywiście odwrócił kota ogonem, bo zamiast mówić o sprawach, mówił o tym, że trzeba wyjaśnić kto, ale w tym przypadku, no nie dziwię się jemu, antycypując jak gdyby takiej sytuacji. Tu sam Nisztor mówi, tak to ja nagrałem. Wyjaśnić. Przyszedłem i trzecia z grupa dyktafonem do kłopotów, to jest Donald Tusk, Bielecki, przepraszam, że bez tytułów mówię, Rostowski, Sikorski, Solorz, gdzie przyjaciele pana Romana. Na nich, dla nich pracował. No i to jest dopiero kłopot, ponieważ jeśli on mówi, że mógłby wykorzystać to i szantażować, to przepraszam, a może on również miałby tytuły do tego, żeby o swoich klientach nie zawsze coś przyjemnego powiedzieć. Słowem magiel. Na tym no to maglu. Rzeczywiście jest, tutaj zgadzam się z panią poseł, rzeczywiście jest to obrzydliwe. Pod każdym względem, jakby z której strony by na to nie spojrzeć i absolutny upadek obyczajów, to co obecnie obserwujemy, ale też i pewna refleksja, myślę, dla niektórych polityków, jak widać też i biznesmenów. Niektórym ludziom trzeba pozwolić odejść z polityki. Tak jest. Wyborcy zadecydowali, ocenili, pewnie też widzieli ten cynizm w różnych grach Giertycha i trzeba nie reanimować takiej osoby, a byli różni, ważni też i politycy, czy inni ludzie, którzy uważali, że on się może na coś przydać i ta rozmowa, jedyny plus ujawnienia tego, bo też mam ogromny dyskomfort z ujawnienia jakichś jednak tego typu rozmów. Jedyny plus tego, z tego płynie, to, że ludzie zobaczą, że z niektórymi nie warto prowadzić rozmów, bo... Z kolejnymi niektórymi, bo widać, że Roman Giertych po prostu cynicznie wykorzystuje wszelkie znajomości, wszelkie sytuacje do tego, żeby... Ja powiem nawet tak, bym się zastanowił, na ile etyka adwokacka obowiązuje tylko i wyłącznie w kancelarii prawnej, a na ile obowiązuje również przy prowadzeniu tego typu rozmów z biznesmenami czy politykami, jakie Giertych prowadził. No mam wrażenie, że jeżeli on zarzuca złamanie prawa dziennikarskiego, to również można zarzucić w drugą stronę, czy on się nadaje na adwokata, czy jego nie należałoby z zawodu wykluczyć, bo widocznie nie potrafi dotrzymać tajemnicy. Tak, proszę państwa, robi to sobie nie samorząd adwokacki. Prawdopodobnie. Rzeczywiście powinien samorząd na pewno się w tej sprawie wypowiedzieć. SLD i Twój Ruch znowu razem. Partie łączą siły taktycznie. Nawet jednego przedstawiciela do Radia PiS przysłano dzisiaj. Wspólnego. Niestety tak. Prawda? Przedstawiciel Twojego ruchu po prostu przeproszę w jego imieniu. Nie mógł dzisiaj być w naszym studio. To nie jest jeszcze aż tak bardzo, że wystarczy jedna osoba. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Będą łączyć siły, by jak mówią ich liderzy, wyjaśnić aferę podsłuchową. W tej sprawie spotkali się już Leszek Miller i Janusz Palikot. Celem SLD i Twojego ruchu będzie odwołanie ministrów Sikorskiego i Sienkiewicza oraz powołanie komisji śledczych. Rozwój wydarzeń ze spokojem obserwuje koalicja. Poseł Platformy Marcin Kierwiński powiedział, że to mało konstruktywne, jeżeli konsolidacji lewicy przyświeca tylko jedno, nienawiść do Platformy. Polityk PO nie widzi w tej chwili potrzeby odwoływania szefa MSW. Najpierw sprawa musi być wyjaśniona, potem ewentualne decyzje personalne, powiedział Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Ale spokojny jest także Stanisław Żelichowski z PSL-u. Dodaje, że każda koalicja ma taką opozycję, na jaką sobie zasłużyła. Zapewnia również, że życzy lewicy w jej działaniach powodzenia. Wniosek o odwołanie szefa MSW złożyło w Sejmie także Prawo i Sprawiedliwość.
Współpraca taktyczna partii, wspólnych list nie będzie. Porozumienie o współpracy w wyjaśnianiu wątków ujawnionych nagrań, to łączy SLD i Twój Ruch. Leszek Miller nazwał zawartą ustnie umowę z Palikotem tak zwanym porozumieniem 61. Tyle bowiem posłów oba kluby mają razem, SLD 26, Twój Ruch 35. Porozumienie ma służyć całkowitemu wyjaśnieniu afery podsłuchowej, wyjaśnia Leszek Miller. Wcześniejsze urazy i niesnaski przestają mieć znaczenie, podkreśla szef SLD. No przede wszystkim błąd epitety był, były ostre pomiędzy tymi ugrupowaniami. Błąd był w zapowiedziach, błąd był w zapowiedziach, że znów razem. No nie znów, bo nigdy z Palikotem nie byliśmy razem i teraz też nie jesteśmy. Natomiast arytmetyka mówi sama za siebie, żeby móc złożyć wniosek o odwołanie, trzeba mieć liczniejszy grup niż my. No więc i tak nam razem z Palikotem brakuje kilku głosów, a co tu dopiero 8, mówić o 26-osobowym klubie. No tak obywatele zdecydowali, tak się męczymy przez, mam nadzieję, pierwszą i ostatnią kadencję, bo to się po prostu tak nie da. Chcemy naprawdę doprowadzić do tego, żeby wyjaśnić te sprawy. No i uważamy również, czyli komisja śledcza jest szansą na to. Myślę, że do nas przychylą się do tego wniosku wszystkie kluby opozycyjne i nie wiem, czy PSL, ponieważ Piechociński wczoraj dość dobitnie mówił o odwołaniu na przykład ministra Sienkiewicza. Potem trochę złagodził sprawę. Więc nie wiem, jak, czy nie uda się, mam nadzieję, że się uda tę komisję śledczą powołać. Bo natomiast ten opór premiera przed dymisją tych dwóch osób, które no, absolutnie nadają się w tym momencie do dymisji, powoduje to, że będziemy te wnioski składać i niepotrzebnie opinia publiczna jest rozgrzewana w tym momencie takimi debatami, a można by było robić coś jeszcze innego. Jak może minister spraw wewnętrznych rozstrzygać o tym, jak służby jego podsłuchiwały? No przecież to jest kompromitacja. Powinien być przynajmniej jeden i drugi zawieszony, czyli wysłany na urlop, żeby nie... No, to jest niemożliwe. Ja nie rozumiem, dlaczego Donald Tusk po wakacjach czeka. Nie można być sędzią w swojej sprawie. Szczytny cel, jesteśmy razem, nie mówimy tutaj o żadnym porozumieniu, jeśli chodzi o wybory samorządowe i tak dalej, tylko mądrość nakazuje nam w taki sposób się zachować. Taktyczne porozumienie. Tak. Politycy prawicowi tak, i jeszcze powiem, to nie chodzi o to, że nienawiść do Platformy, to jest złe słowo, to by było za mało. O wyjaśnienie. Za mało. Sama nienawiść. Tu chodzi o to, no to żeby wyjaśnić. Nie, ale to by było, i to by było nieuczciwe. No kawałek sprawy, żeby Platformie udowodnić, że jej się nienawidzi. No, ja nie mam takich instynktów nienawistnych wobec was. Aha, na przykład. No. Dobrze, tośmy się porozumieli. Ale mi chodzi o to, żeby wyjaśnić to, czego Platforma tak nie chce do końca. I politycy prawicowi także zapowiadają współpracę, która ma odsunąć Platformę Obywatelską od władzy. Koalicja też. Nic sobie z tych pogróżek nie robi. Dzisiaj Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski ma się spotkać z Jarosławem Kaczyńskim, a tematem będzie współpraca ugrupowań polityków w czasie następnych wyborów. Ryszard Czarnecki, proszę państwa, z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że Platforma ma się czego bać. Jak mówił, afera taśmowa pokazała, że w Polsce potrzeba nowej jakości politycznej, a może być ją na przykład, może nią być jedność prawicy. Teraz Platforma będzie miała z kim przegrać i to boleśnie, zapowiada Czarnecki. A politykowi PiSu wtóruje Tadeusz Cymański z Solidarnej Polski. Jego zdaniem regionalni działacze chcą współpracy przed wyborami samorządowymi, czyli to inne porozumienie niż na lewicy. Wspólne listy na samorząd. Na ołtarzu jedności nie chcemy poświęcić swoich przekonań, poglądów i tego, co nas kiedyś podzieliło, ale waga spraw jest taka, że najwyższą wartością jest racja państwa, a ona wymaga konsolidacji i łączenia sił, mówi Tadeusz Cymański. Deklaracja programowa wyrażająca sprzeciw wobec koalicji PO-PSL, wspólny kongres przed wyborami samorządowymi oraz wspólne listy w wyborach parlamentarnych to część propozycji PiS dla formacji prawicowych, a przy tym Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że będzie hojne. Już były spotkania, już było kilka spotkań. Mariusz Błaszczak spotkał się z liderem Polski Razem Jarosławem Gowiną i z Beatą Kępą z Solidarnej Polski. Jarosław Kaczyński z Gowinem spotykał się już dwukrotnie. Panie pośle, co z tego będzie? Tomasz Lato. Co z tego będzie, to zobaczymy. No, oczywiście ta chęć do rozmów ze strony tych drobnych partii bierze się z nieprzekroczenia progu wyborczego i z tego, że mam świadomość, że to ostatnia szansa, aby cokolwiek ugrać. Ja akurat
może powiem nieco inaczej niż w tych fragmentach, które pan redaktor cytował. Ja bym się zastanawiał i na dwóch szalach kładł. Z jednej strony okej, zwycięstwo prawicy, w związku z tym przedtem jedność, a z drugiej strony pewna lojalność bądź brak lojalności, która była wcześniej. To co z tego dalej wynika. Ja bym osobiście hojny nie był. Ja bym nie mówił, żebym zatrzasnął drzwi, ale bym, jeżeli bym przyjmował to na pozycje gorsze niż były przed, więc o na pewno hojności z mojej strony taka by nie było mały mowy. Czyściec, troszeczkę pokuta w przedpokoju. Proszę? Mały czyściec, taka pokuta w przedpokoju. Panie redaktorze, ja myślę, że jestem dość znany chyba z tego, że z jestem osobą... serca. Tak, dokładnie. Tak, ale, prawda, mimo wszystko należy być pryncypialny. A należy być pryncypialny choćby z tego powodu, żeby nie było później sytuacji takiej, że PiS wygra wybory i to nawet samodzielnie mogłoby rządzić, nagle się okaże, że się tym razem rozpadnie nie na dwie części, tylko na cztery może części. Może wcześniej wyjdzie. Bo będzie widać, i o to spokojna jest Platforma Obywatelska, bo ona głęboko w to wierzy, prawda, związku, panie pośle? W związku z tym nie? Jednak bym proponował z tą hojnością ostrożnie. Poseł Cymański zresztą daje swoją wypowiedź. Ja bardzo lubię posła Cymańskiego. Ja myślę, że Tadeusz bardzo Cymański w takich eleganckich słowach powiedział wprost to, o co chodzi. Tak. Chodzi o miejsca na listach w wyborach samorządowych, w wyborach parlamentarnych dla członków Solidarnej Polski, a później to zrobią to, co będzie im pasowało. Jest strach w szeregach Platformy Obywatelskiej przy tych dwóch faktach, o których mówimy. Łączenie na lewicy i łączenie na prawicy? Nie, w naszych... Macie się już kogo bać? Nie. U nas przede wszystkim w tej chwili moim zdaniem panuje pełna mobilizacja, bo sytuacja dla Platformy Obywatelskiej nie jest najlepsza. Cała ta sytuacja taśmowa, nie czarujmy się, nie pomaga nam. I my rzeczywiście będziemy mieli bardzo duży problem i będziemy musieli wykonać olbrzymią pracę, żeby obywateli, wyborców przekonać, że warto na nas postawić. Natomiast to, co się w tej chwili dzieje na lewicy i na prawicy, to ja osobiście oceniam tak. Jest zupełnie inna sytuacja po lewej stronie sceny politycznej, tak, zupełnie inna na prawicy. Po lewej stronie sceny politycznej ja muszę powiedzieć, że bardzo się dziwię temu. Oczywiście ja rozumiem ten taki taktyczny układ, tak? Spróbujemy zebrać 69 osób, które nam złożą wniosek, więc najpierw my się połączymy i się dogadamy. Ale muszę powiedzieć, że po tych słowach, które wzajemnie sobie, że tak powiem, prawili z jednej strony Leszek Miller, z drugiej strony Janusz Palikot, no najgorsze epitety padały, naprawdę. No jeśli kogoś można nazwać hołotą i do tego naćpaną, no to ja sami nie wiem, czy do kogoś tego teraz wrócili, jeszcze nie udają, że te słowa nie padły. A Janusz Palikot nie był nic lepszy, taka jest prawda. O krwi na rękach Więc pytanie, czy z kimś takim w ogóle warto nawet sojusz taktyczny. Ale też mówią, że zawiązują sojusz taktyczny, natomiast że o tamtych brzydkich słowach nie zapomnieli. Natomiast, i ile on będzie wart tak naprawdę. Natomiast jeśli chodzi o prawicę, to moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość też prowadzi cyniczną grę. Chce po prostu połknąć tych, których dzisiaj można połknąć i zrobi to w sposób moim zdaniem bezwzględny, bo oni tak naprawdę nie mają wyjścia. To znaczy Zbigniew Ziobro musi paść na kolana i prawda na kolanach zgłosić się do Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Gowin z drugiej strony pewnie będzie starał się pokazać, jaki to on mądry, wielki filozof i tak dalej, ale sprowadzony do parteru po prostu zgodzi się na wszystko, co zostanie mu zaproponowane. Więc chciałam powiedzieć, myślę, że tak będzie. Także spokojnie, zgadzając się z tym scenariuszem dotyczącym PiS-u, to ja się dziwię PiS-owi, a potem powiem jeszcze o Palikocie, bo Zbigniew Ziobro był takim synonimem tej czwartej RP w takim negatywnym wydaniu. Oczywiście elektorat PiS-u go hołubił, natomiast generalnie to on powoduje taką w ogóle niechęć do tego ugrupowania, które ewentualnie może powstać. Oczywistym jest, że nie dostaną dobrych miejsc, no bo przecież za bardzo doświadczony jest Jarosław Kaczyński, żeby to, co padało z mównicy pod adresem PiS-u, głoszone przez, nie wiem, i Beatę Kempę i innych, no to musi być w pamięci. Tak samo musiało zapaść pamięci wszystko to, co zostało powiedziane między Leszkiem Millerem a Palikotem. Były to, bym powiedziała, bardzo ostre, ale takie wysublimowane, ale już potwornie ostre wypowiedzi. Ja osobiście nie podchodzę do tego z euforią. Raczej bym powiedziała z dość dużą dozą niechęci nawet. Ale może w tym przypadku łączy was cel. No wiem, ale nie wiem, czy to jest gra warta świeczki, naprawdę. Dla mnie porozumienie się z ruchem Palikota
No byłoby jedną niesmaczne z trudniejszych troszkę, ale do rzeczy, które i to nie przyszłoby przez moment, ale dokończę go, przez, nawet biorąc pod uwagę interes polityczny. Ja przede wszystkim nie wierzę Palikotowi. Z nim sojusz oznaczałby, że każdego dnia by się człowiek zastanawiał, jakie dalej będą tego skutki. No, podjęło kierownictwo partii taką no taką i będzie decyzję, działać dalej, więc tak. Wypada bronić, ale mówię, moje zdanie jest naprawdę dużo bardziej sceptyczne. Zdanie też jeszcze, panie redaktorze. No ja muszę powiedzieć, rzeczywiście, że jestem tym zdziwiony, bo można powiedzieć tak, że SLD wygrało tą bitwę, nazwijmy to tak, o elektorat na lewicy z twoim ruchem. Tak. Oczywiście to się różnie też w kraju rozkłada, ale tak to można powiedzieć. I w tym momencie podawanie ręki, uwiarygadnianie twojego ruchu, który z jakichś tam określonych powodów został odrzucony przez elektorat, moim zdaniem to może spowodować obniżenie poparcia dla lewicy. To się akurat nie doda, tylko może się nawet odejmować. A tym bardziej, że nie mówimy tutaj o bardzo wysokim poparciu. Cały czas to poparcie również SLD, wyjąwszy Kujawska Pomorskie, jest niskie. W związku z tym nie w ten sposób. Dziwię się, że w ten sposób raczej bym widział coś takiego. Chodźcie do nas, tych rozsądniejszych przygarniemy. To bym prędzej takie wezwanie rozumiał niż branie wszystkich. Ja tu wszystkiego cała platforma spokojna. Te rady nie są cała do końca. Cała ta sytuacja przede wszystkim pokazuje, że jak się jest politykiem i się publicznie wypowiada, to trzeba ważyć słowa. Bo czasami wypowiedziane jedno, dwa za dużo zostaną zapamiętane albo na długo. Zapamiętane i albo uniemożliwiają późniejszą współpracę, albo jeśli ta współpraca jest, to tak naprawdę staje się bardzo problematyczna i wymuszona. Proszę Państwa, bardzo krótko, bardzo mało nam czasu zostało. Czy Piotr Gliński powinien dostać szansę wystąpienia na sali sejmowej, z mównicy? Nie. No, regulamin tutaj jest sztywny. Oczywiście. On w tej chwili nie daje prawa pani marszałek do tego, żeby nawet kandydat na prezydenta, na premiera występował. Złożono poprawki do regulaminu. Się, jeśli PiS miał taki zamiar, że nie złożył wniosku o zmianę regulaminu. SLD złożyło. My w tej chwili złożyliśmy wnioski o zmianę regulaminu po to, żeby jednak kandydat na premiera przy rządzie, przy konstruktywnym wotum nieufności mógł się zaprezentować. Ale jest jak jest. I tutaj marszałek Sejmu stoi na gruncie obowiązującego prawa w tym momencie. Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do marszałek Ewy Kopacz z pismem, by zaprosiła profesora Glińskiego na posiedzenie, a następnie udzieliła mu głosu w punkcie dotyczącym wniosku o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności Radzie Ministrów. Według Glińskiego w parlamencie decyzje powinny zapadać w wyniku ścierania się argumentów, czyli właśnie mówienia. Tak, ale gdyby była przychylność, to można byłoby przy konstruktywnym, to jedno zdanie w regulaminie szybko zmienić. Mamy wniosek konstruktywny, a więc wniosek konstruktywny, strona go składająca musi mieć swojego kandydata na premiera. Jest nim Gliński, no nie jest posłem. I co, dlatego, że nie może wystąpić, a jest kandydatem na premiera. Że gdyby było zrozumienie sprawy przez kierownictwo Sejmu i panią marszałek, to można by było w trybie ekstraordynaryjnym zmienić regulamin i to jedno zdanie. Sam Leszek Miller mówi, że są sytuacje, w których prawa opozycji są przez obecną koalicję ograniczane. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, muszę tutaj się zgodzić i z tą wypowiedzią cytowaną Leszka Millera i z panią poseł. Patrzmy dłuższą perspektywą. No po coś regulamin Sejmu się tworzy i czemu się on ma służyć? No nie temu, aby była całkowita dominacja koalicji, czyli większości, bo wtedy możemy powiedzieć, to po co ta opozycja, poseł Katulski skoro nie przed będzie miała żadnych powiedział praw. Nie. Mównica nie dla Glińskiego. Nie dla Glińskiego. Nie może być tak, że regulamin Sejmu, to jest bardzo ważny dokument regulujący pracę Sejmu, będzie zmieniany pod doraźną potrzebę. Nie, uważam, to nie że to jest będzie błędna stałe. Sprawa. Nie, na stałe. Ale ja chciałbym powiedzieć zupełnie co innego. Tylko spośród posłów. Tak, oczywiście. Ale, i na bo tak naprawdę, gdyby Prawo i Sprawiedliwość chciało złożyć realnie wotum nieufności konstruktywne, to przecież wiadomo, że kandydatem powinien być Jarosław Kaczyński. Każda inna postać, a pan profesor Gliński, to są odgrzewane kotlety przecież. Taka jest prawda. Poza pisem głosował. Zobaczymy, kto będzie poza pisem głosował, natomiast nie zmienia, to faktu, tak nie zmienia to faktu, że jeżeli mówimy o okresie jednak rządu technicznego do wyborów, no to jednak to nie powinien być polityk. Nie powinien być to. Każdy jest politykiem, kto chce być premierem. No dobrze, nawet profesor Gliński. No dobrze, ale w każdym razie nie szef partii. Tak? Ale bo jeśli dlaczego nie szef partii, to kto? Po to, żeby na kilka miesięcy oczyścić sytuację. Po to, aby doprowadzić do... Nie, no mamy sytuację taką, no chcemy
rozwiązać Sejm, chcemy, żeby były wybory, tak? Przynajmniej część osób uważa w polskim Sejmie. No niestety nie koalicja PO-PSL. Ale wniosku o rozwiązanie Sejmu nie ma. W związku z tym no mamy sytuację taką, no kto by miał w takim razie prowadzić te wszystkie śledztwa? Tu zaczęliśmy od Sienkiewicza. No nie może być, że oni będą sami sędziami we własnej sprawie. No trzeba zmienić ten rząd na ten krótki okres. Ale powiem tak, gdybyście rzeczywiście chcieli rozwiązać Sejm, to nie powinien być kandydatem profesor Gliński i nie powinien być to kandydat PiSu. I naprawdę to powinny być bardzo głębokie, poza kamerami spotkania, żeby coś ustalić, jeszcze wciągnąć do tego PSL na przykład. A w tej chwili to nic to nie daje. No, ale więc... jaki kandydat, jeśli nie PiSu? Nie najważniejszej partii politycznej, opozycyjnej największej. A nie, to wtedy na technicznego, to jakiegoś kandydat. Naukowca zupełnie no, niezwiązanego partyjnie. No. Jest to naukowiec. Który członkiem PiSu nie jest, jak broni się. Nie, jest, ale jest. Kolejny raz jest kandydatem PiSu. Przyszł. Ale przedtem też był na premiera technicznego. Nie chcecie również, Sejmu rozwiązać. Tak, oczywiście nie, tak możemy jest być chyba spokojni. Nie chcą. Nie chcą, no wniosek o samorządzanie Sejmu. Panie redaktorze, nie chcę rozwiązania Sejmu koalicja PO-PSL i być może PSL zmieni zdanie, bo próbuje kokietować. W moim przekonaniu próbuje kokietować przede wszystkim Platformę Obywatelską, aby więcej ugrać, chociażby przy okazji wyborów samorządowych czy w różnego rodzaju spółkach. Tak to niestety wygląda. Zawsze od lat stosowana ta sama taktyka ze strony PSL. No tak, ale też pewnie każdy z polityków i każda ze stron politycznych myśli o tym już następnych wyborach. A ich niestety mamy za dużo, tych wyborów. Niestety mamy za dużo i pewnie to rozpala głowy polityków. No i teraz do tego taśmy. Listy, jak nie będą wspólne, do końca taśmy, nie wiadomo, nie wiem, opublikowane taśm. Teraz, a potem tak cyk, 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 no to jest po prostu... Ale ma pan tematy na audycję, panie redaktorze. Bo sezon ogólnego radości. Panie szczerze, że to smutna radość. Mediów, to bardzo jest dobrze. To. Prezydenckie, parlamentarne mogą być pod dyktando taśm, jak jest 900 godzin nagrań. Jeszcze to nie wiemy, kto tam jeszcze się pokaże na tych taśmach. Na przykład Edyta Górniak, na przykład Zbigniew Boniek, co państwo na to? Albo Radosław Majdan, nic nie wiem na piłkarz, bramkarz. Tak, bo takie właśnie są. No to będą następne taśmy. Aha. Z celebrytami. A na razie z politykami rozmawiamy. Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję Tomasz bardzo. Lato, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, do widzenia. Jarosław Katulski, Platforma Obywatelska. No i udanych wakacji tym, którzy mają urlopy. Za uwagę. Tak, ale są ludzie, którzy urlopują. To już jest wakacyjna rozmowa, jak państwo słyszą. A my choć jeszcze raz to musimy kończyć. Lipca. Za uwagę dziękuję, Marcin Kupczyk. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki. www.radiopik.pl